TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Pamiętajmy, że poprosimy najpierw o ogólną ocenę dzisiejszego sparingu. No, jesteśmy w miarę zadowoleni. Ostatni mecz kończymy zwycięstwem 3-1. Mogliśmy strzelić więcej bramek, aczkolwiek no, martwi tylko, martwią gdzieś tam te kontuzje. Rudek zszedł z boiska, ale najbardziej gdzieś tam ta groźna sytuacja była od Kuby Nowaka. No i cieszymy się z tego meczu, wiadomo. Fajnie zakończyć zwycięstwem, ale chcieliśmy być wszyscy zdrowi, jak wrócimy na pierwszy trening. Jak spisali się testowani zawodnicy? No, myślę, że pozytywnie, ale będziemy jeszcze to kontynuować w styczniu i wtedy jak będziemy wiedzieli też, na jaką daną pozycję potrzebujemy zawodnika, to wtedy podejmiemy ostateczną decyzję. Zapytam jeszcze o Mateusza Bartoleckiego, bo on dzisiaj wystąpił w nietypowej dla siebie roli napastnika. Jak się spisał? On strzelił bramkę, miał jeszcze dwie sytuacje do strzelenia, także szuka go ta piłka. Wiadomo, jeszcze miał trudności z poruszaniem, ale no, też próbujemy różnych rozwiązań i dzisiaj zagrał pozytywnie.